Tu nie jedną zadeptałem, o. Jak chlapiąc, to zadeptałem nie jedną. Dzisiaj to już jest normalnie, o. Takie mam kawałek. Jak? Tomik. Słowny tomik. To takiego czegoś to ja nie widziałem. Zobaczcie. Dajcie coś zobaczyć. Tu jak leżą na tym, nie mieszczą się już normalnie w tej wodzie. O. Jak chce się łapać żywca, to się wsadza rękę do wody. Jeszcze pokażę tu. O. Ja większe ręce, to mógłbym je łapać jedna za drugą. Gdzie poszły? Co za mną? Uciekły, tak wygląda dno normalnie w tym miejscu. A tak wygląda, normalnie leżą. Leżą plackiem. Tu, proszę bardzo. Proszę bardzo. Leżą jednak koło drugiej. To jest wszystko ikra. Wszystko. Kurde. Ta cała woda jest, całe dno jest usiane ikrą. Dobra, już tu nie będę. To jest normalnie wszędzie ikra. Już to widać. Ekstra. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Całe dno jest usiane ikrą. Co ludzkie. Dobra, to już nie chodzę po tym. Bo to ja nie wiedziałem, że to takie coś w ogóle może być. To wszystko jest ikra, takie ślizgie, fajne. Fajne w dotyku. Na kanapki można, normalnie kawior. Polski kawior to jest. Normalnie nawet spróbuję tego. Są tak jaci, to nie jest takie. Nie wiem, czy to widać, ja to podniosę. To jest normalnie ikra, wszystko. Całe dno. Na grubość, ja wiem, 3 cm na razie. Pewno będzie jeszcze więcej. Spróbuję aż to sobie. Normalnie to jest polski kawior. Nie, jednak nie jest za dobre, ale nie jeden by się tym zachwycił. Taki kawior to chyba trzeba jakoś przyrządzić, uwędzić albo coś może. Nie wiem, czy jest sens jeszcze to kręcić, bo tu już kółko to samo. Jest ich po prostu miliony. Tutaj nie będzie widać normalnie dna, ani kamyka, i jak one wszystkie płyną. Teraz to jest normalnie cały strumień. One nie tylko tutaj się trą, tylko jeszcze we wszystkich trzcinach dookoła jeziora, we wszędzie się trą teraz. Nawet jak wbiłem te patyczki pod wędki, te podpórki, to normalnie miałem całe oklejone właśnie w ikrze.